Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Kontynuujemy przeglądanie programów z bieżącej płyty. Dzisiaj mamy trzy pozycje w sumie do przejrzenia. Będzie to Oddballs, QuickTime oraz Backstage. Zacznijmy sobie od tego pierwszego, czyli mamy Oddballs. Widziałeś Cats lub Dogs? Musisz zobaczyć Oddballs. Cats lub Dogs to widzieliśmy, mi się wydaje, że to było chyba Cats bardziej. To widzieliśmy chyba gdzieś w pierwszych numerach CD Action, tak mi się kojarzy, bo był to taki właśnie programik typu zaopiekuj się zwierzątkiem. Przejdziemy sobie teraz do recenzji. I tutaj mamy tak, programy użytkowe. Oddballs, your wacky computer pets. Zwierzaki nie z tej ziemi. Więc zacznijmy sobie od tekstu. Wyczytałem ostatnio, że w Japonii ostatnim krzykiem mody jest specjalny elektroniczny stworek. Wygląda to jak wielkanocna pisanka i można je nosić w kieszeni. Za pomocą rozmaitych dźwięków ta istota domaga się jedzenia, pieszczot, zabaw, wyraża swoje rozmaite emocje i w ogóle zachowuje się jak rozpieszczone dziecko. Potem zabawka Japończycy, i to bynajmniej nie dzieci, stoją w kolejkach równie długich, jak kiedyś bywały w Polsce pod sklepem mięsnym. No, czyli jeśli jeszcze się nie domyśliliście, autor tekstu mówi o Tamagotchi. No, coś ciekawe, bo tekst jest z mniej więcej marca, kwietnia 97 roku, także nie sądziłem, że to już wtedy było popularne w Japonii. Ja tak kojarzę, że pierwsze swoje Tamagotchi gdzieś miałem chyba w latach, nie wiem, 98, 99, 2000, coś w tym stylu, nie pamiętam już dokładnie. I to też właśnie nie w Polsce, tylko we Francji. No, ale poczytajmy sobie dalej tekst. Czyli mamy tak, posiadacze PC nie są tym pewnie zbyt zdziwieni, bo sami już gościli na swoich maszynkach komputerowe pieski i kotki. Sam muszę przyznać, że zabawa była przednia, szczególnie z kotami. Tak dla dzieci, jak i ich rodziców. Firma tworząca programy z serii Your Computer Pet być może zainspirowała się wieściami o japońskich zwierzakach, a może nie. W każdym razie, akurat wypuściła na rynek kolejną część tego cyklu. Tym razem opiekujemy się czym? Zgadujcie, chomikami? Nie żartujcie. Tarantulą? To zbyt ograne. Była dusicielem? Znowu błąd. Więcej wyobraźni. Zmutowanym królikiem skrzyżowanym ze świerszczem? No, blisko, blisko. Okej, nie będę was więcej dręczył. Opiekujemy się zwierzętami z kosmosu. Jakimi zwierzętami? Najróżniejszymi. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich części, gdzie mieliśmy kilka różniących się charakterem i wyglądem tych samych stworków, tu możemy wybierać pomiędzy 7 zabawnych przybyszów z różnych, zapewne odległych, rejonów naszej galaktyki. Każdy z nich wygląda zupełnie inaczej, inaczej się zachowuje, wymaga zupełnie innego podejścia, szczególnie w instrukcji i helpie. Co więcej, istnieje też możliwość importu dodatkowych kosmitów do naszego zwierzyńca. Przyznam, że byłem szczerze ubawiony tak wyglądem stworzeń, co do niektórych ma się podejrzenie, że zaprojektował je Pablo Picasso na ciężkim kacu, jak i ich reakcjami. Co prawda część z nich jest dobrze znana. Pomyłki zadowolenia przy karmieniu, wyraźne zadowolenie przy głaskaniu. No ale co kosmita, to kosmita. Więc bądźcie czasami przygotowani na zupełnie niesamowite wyczyny swoich podopiecznych. Po na przykład skonsumowaniu posiłku lub zabawie piłką sejsmiczną. Brzmi ciekawie. Równie ładnie jak grafika prezentuje się dźwięk. Świergotliwe elektroniczne dźwięki brzmią jak skrzyżowanie pisków R2-D2 i głosu Gizmo. To ten stworek z Gremlinów. I znakomicie potrafią wyrazić całą gamę emocji. O ile panel sterujący i ogólne zasady obsługi nie uległy większym zmianom, o tyle przyrządy do zabawienia naszych pieszczochów zmieniły się wręcz radykalnie. Nie mamy już nic, czym moglibyśmy pielęgnować zwierzaka, pozostały tylko same zabawki. A te są zaiste kosmiczne. Antygrawitator, specjalny generator uczący stworki tańczyć, piłka sejsmiczna, uwaga, niewłaściwie użyta, powoduje pewne zmiany w wyglądzie zwierzątek, na szczęście w pełni odwracalne. Jest nawet specjalny dezintegrator, za pomocą którego możemy przekształcić nasze zwierzę w tak egzotyczne stworzenia jak króliki, krowy, krowy wykrzyknik, psy, koty, świnie, zmutowane kurczaki. To też naturalnie jest odwracalne. Jeśli stwór się nam zbytnio rozbryka, możemy tradycyjnie skarcić go klapsem lub też użyć wyrafinowanej tortury, zgasić światło. O, no, faktycznie wyrafinowana tortura. Pewne stworki nienawidzą przebywania w mroku i natychmiast podnoszą wielki lament, zaś po ponownym włączeniu światła są grzeczne jak baranki. Rzecz jasna, nie możemy zapomnieć o karmieniu i, jeśli chcemy, nauce polowania. Stworki rosną dużo szybciej niż wspomniane wcześniej pieski i kotki, więc teraz nie trzeba czekać parę tygodni, by ujrzeć postępy w hodowli. Ten program jest po prostu wspaniałym przykładem, że komputer może być czynnikiem integrującym rodzinę. W opiekę nad zwierzakami angażują się z równym entuzjazmem kilkuletnie dzieci, jak i ludzie starsi o dobre 20 lat. Dla małych dzieci jest to przy okazji znakomita lekcja odpowiedzialności. Zanim staną się szczęśliwymi właścicielami Reksia czy innego mleczka, mogą sprawdzić się w roli opiekuna komputerowych zwierzaków, co wyjdzie na dobre tak im, jak i kupowanym dla nich żywym stworzeniom.
No, nie do końca, no bo tego komputerowego myczka czy Exia, no to można wyłączyć w każdej chwili, a prawdziwego Exia czy myczka, no nie można wyłączyć. Także, znaczy, no, no ale dobra, nie idźmy w tą stronę, to idzie w złą stronę. Kontynuujmy tekst. A i snobi będą w siódmym niebie. Tak zmontowany IT, i to w komputerze, to przecież coś znacznie bardziej wyrafinowanego niż choćby hodowany w wannie dwumetrowy aligator. I autorem tekstu był Jerzy Poprawa. No tutaj w sumie na screenach. No to tak wygląda podobnie jak tamten poprzedni program, który przeglądałem parę lat temu na tym kanale. Także domyślam się, że będzie pewnie działać podobnie. Producentem jest PF Magic Mindscape, dystrybutorem w Polsce Optimus Biz. Okay. Minimalna konfiguracja to procesor 486DX 266 MHz, 8 MB RAM-u, Windows 3X albo 9.5. Karta graficzna SVJ, CD-ROM, mysz. No i oczywiście karta muzyczna, żeby móc słyszeć te wszystkie dźwięki, które wydają te zwierzaczki. Dobrze, to przejdziemy sobie teraz do instalacji. No, tutaj widzimy taki instalator typowy dla Windowsa 3X. No, możemy zostawić tak, czemu nie? No, niech to się zainstaluje. Tutaj nie ma problemu. Nazwa grupy programów, no to może być tak. Dobra. Czyli tak to jest. Chciał coś zainstalować, jakieś DWA 386, ale już wykrył nowsze, także nie będzie tego instalował. I jeśli mielibyśmy jakieś problemy z odpaleniem Odbols, no to powinniśmy to zastąpić. No nie, nie potrzebujemy. Ale tutaj podobnie ma też jakiś plik, który już jest zainstalowany, który nie będzie zastąpiony. Podobnie jakiś inny jeszcze. Okej. Dobra. Znaczy, całkiem sporo plików z jakiejś starej wersji. Nie wiem, czy Windowsa, czy jakiejś innej aplikacji, którą zainstalowałem wcześniej na tym komputerze. Dobra, to przejrzymy sobie README, czemu nie? Czyli co my tutaj mamy? Odbols your wacky computer pets, czyli tak jak było w tytule recenzji w tym miejscu. No, tutaj nie będę tego czytał wszystkiego oczywiście, możecie sobie zobaczyć. Wymagania sprzętowe są, no, praktycznie zbieżne z tym, co było w piśmie, tylko tutaj mi pisze, że potrzeba 486DX, czyli jakikolwiek 486DX, niekoniecznie dwójka. Jak zainstalować, jakiś quick start, jak to włączyć. Parę tips, czyli parę, nie wiem, jak to się mówi, parę porad, jak się tam bawić z tymi zwierzątkami, z tego co widzę. No, to myślę, że to będzie w miarę oczywiste, jak się bawić tym programem. Tutaj można sobie ustawić, żeby program się włączał automatycznie przy każdym starcie systemu. No, to jeśli byliśmy dzieckiem, no to pewnie by nas to bawiło, ale przez krótki okres, tak mi się wydaje. I tutaj z internetu, z tego co zrozumiałem, to można było sobie ściągnąć jakieś nowe te odbolsy. No, kiedyś, bo dzisiaj to myślę, że już nie jest dostępne. Znane zachowania albo troubleshooting, czyli rozwiązywanie problemów. Nie mogę włożyć mojego odbolsa do inkubatora. O, czyli tutaj nam pisze, co trzeba zrobić. Jak znikają z ekranu, też co trzeba zrobić. No, czy taki właśnie faku fajny. No, fajnie, że to jest takie dosyć rozbudowane. Wsparcie techniczne, adresy, czyli. Aha, czy to było w Mindscape, czyli to było z Anglii, z tego co widzę. UK tutaj jest wszędzie. I tak, godziny, kiedy można było się do nich dodzwonić albo się do nich dobijać, czyli od 9:30 do 13:00 i potem od 14:00 do 16:30. No to. W sumie nie pracowali tak długo, chociaż nie, bo jak jest to 9:30, no to tutaj mamy praktycznie 3,5 godziny. I potem mamy jeszcze drugie 2,5 godziny, także 7 godzin. Żadne zwierzęta nie zostały skrzywdzone w trakcie tworzenia tego produktu. Dance Fever, czyli taneczna gorączka, czy jakoś tak. Dobra, czyli to było README. Przejdźmy sobie teraz do odpalenia tego programiku. Ok, czyli mamy, że odbolsy no, zostały, nie wiem, spuszczone ze smyczy, czy zostały, no, wypuszczone na wolność i zaraz wejdą do twojego komputera. No i tutaj mamy parę informacji, co można z tym zrobić. A jako, że to jest wersja demo, no to oczywiście mamy tylko tego jednego odbolsa. Jeśli zamówilibyśmy pełną wersję, mielibyśmy ich aż 7.
Dobra. I tutaj jak zamówić, czyli 15 funtów kosztowała ta przyjemność, z tego co widzę, i jeszcze 1,5 funta za wysyłkę. Dobra. Okej, okay, czyli domyślam się, że to jest właśnie ten Oddballs. To sobie gdzieś tam chodzi. I tutaj co mamy? Aha, czyli to jest jakaś ta piłka. No, faktycznie idzie za tą piłką. No. Dasz mi z powrotem, czy? A, nie mogę go złapać. A nie mogę. A nie mogę nim rzucić z tego co widzę, dobra. Piłka się schowała. Może oddajmy tutaj. Abym mógł tą piłką o tak zrobić. Nie, to przechodzi przez niego. No tutaj widzę, że jakiś ten jest. Jakiś ten właśnie transformer. Myślałem się, że on będzie go teleportował czy jakoś tak. To co wynikało z tekstu. Okej, okay, czyli zamieni się w psa. Niedźwiedzia. Krowę. A składam psa. O, jest królik. Jest tu jeszcze coś innego? Czy? Chyba nie ma. No, dobra, no to biegaj. No i tutaj z tego co widzę, to nie możemy chyba nic więcej zrobić, ponieważ wszystkie te inne zabawki są niedostępne. Dobra. Nie możemy mieć na pełny ekran, dopóki nie mamy. Aha, starter kit, czyli że żeby rozpowszechnić to demo, tak mi się wydaje. Po prostu, że możemy sobie wybrać dyskietkę, a nawet dwie dyskietki trzeba. Wtedy się to demo zapisuje i możemy nim kogoś obdarować. A co on się taki wielki zrobił? Jak strzelę go teraz. O, on się robi mniejszy z powrotem. A, czyli tak się zmienia tylko na chwilę z tego co widzę. Dobra, co tu jeszcze można zrobić? Jakieś zdjęcia? Dobra. Aha. Można bez demo zapisywać zdjęć. To jest informacja na temat tego Oddballsa. Można mu nadać imię. No i tutaj dopisać jeszcze jakieś różne rzeczy z tego co widzę. Aha, tutaj są te inne, które nie są dostępne. Dobra. No chyba tyle, no bo tak naprawdę to demo jest takie dosyć szybkie. To jeszcze jakieś opcje są, z tego co widzę. Aha, helpa nie ma w wersji demo. No to już widzieliśmy, jak to zamówić. A, to już widzieliśmy też tą część i... Tak, to jest ta informacja, którą też już widzieliśmy. I about, czyli twórcy. Wersja 1.0.0H, okej. Okay. Może tak naprawdę nie było tutaj jakoś bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Też tak widzę, z tego co widzę, to on sobie tak biega i... O... Chyba to nie można. To jest z niedźwiedziem, tak? Ta piłka w niego nie uderza. O, tu można go głaskać, widzę. Dobra, to myślę, że
pod tym kątem to byłoby tyle. To demo jest takie no, dosyć mocno ograniczone, także... może zaraz tutaj coś jest. A, to jest zgaszenie światła. No i trzeba oczywiście kupić pełną wersję, żeby móc ich karmić. A, tutaj jeszcze coś jest. Chłopaki w sumie nie wiem, do czego służą, ale... No nic, dobra. Okej, to myślę, że to by było na tyle pod kątem tego dema. Tutaj jeszcze mamy informacje na koniec, co możemy znaleźć w pełnej wersji, czyli te wszystkie różne zabawki. Wszystkie te różne odbolsy też. I też informacja na temat poprzednich produktów. A ciekawe, czy te stronki jeszcze istnieją, to sobie sprawdzimy oczywiście, czemu nie. Wejdę w dogs.com. O, to już mnie przekierowuje w inne miejsce. Oczywiście JavaScript się nie załaduje, także nic z tego. A jak wejdę w cats, to coś będzie, czy... Nie, tutaj to w ogóle nie wykrywa tego miejsca. Dobra, to myślę, że to by było na tyle, chyba że tu jeszcze coś jest, jakaś informacja. No jak zamówić? Dobra, czyli wracamy do punktu wyjścia. Dobra. Tak, tutaj jest jeszcze QuickTime. Tak sobie zobaczę tylko, czy mam tutaj QuickTime'a zainstalowanego. Coś jest. Zobaczmy sobie, jaka jest wersja. Jest wersja 2.1.2.59. Nic mi to za bardzo nie... A nie, bo to jest wersja playera. A nie wiem, jaka to jest wersja QuickTime'a. Chyba, że on chyba w panelu sterowań sobie tworzy ikonkę, no. A, to jest podobnie 2.1.2.59. Jeszcze jakaś wersja 4.38, a zobaczymy, jak sobie odpalę instalator, czy to jest jakaś nowsza, czy starsza. O, tego QuickTime'a tych wersji to było pełno, także... 2.1.2, no to nie odpowiada... niczemu temu, co już tutaj widziałem, że tak powiem, w tym aplecie. Nie, 2.1.2.59, no czyli to jest ta sama wersja. Dobra, a jakbyśmy tak tylko sobie spróbowali zobaczyć, bo on wykrywa te starsze wersje, także zobaczmy, co się stanie. Czy on wykryje, czy nie. No, chwilkę czasu mu to zajęło, widzę, ale tak mam wrażenie, że chyba nie wykrył tej aktualnej wersji, także nie wiem. Kliknę install, no to on odpisuje tą istniejącą wersję, także nowe. Nic nie zrozumiałem. Wydawało mi się, że powinien ją wykryć i powiedzieć, że już jest ta sama wersja zainstalowana. No nie, dajmy sobie play sample w takim razie. Okej. I teraz jakbym sobie wszedł z powrotem w panelu sterowań w to miejsce. To jest cały czas ta sama wersja, także nie wiem za bardzo, czy on coś napisał, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Dobra. To lecimy sobie dalej. Następną pozycją będzie Backstage. Kolejna aplikacja z firmy Macromedia i tutaj musimy sobie wrócić do pisma. Mamy opis na stronie 20, tak mi się wydaje. Czyli mamy tak, programy użytkowe, backstage, okiełznać pajęczynę. W przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianych tekstów, które składają się ze słów należących do jednego z języków naturalnych, najczęściej doskonale znanych autorowi dokumentu, pomijam przypadki niektórych pseudotłumaczy, strony www opisane są za pomocą sztucznego, stworzonego specjalnie dla potrzeb internetu, skryptowego języka HTML. Skryptowy język HTML? Nie. Nie, absolutnie nie. HTML nie jest skryptowy. Czy oznacza to, że musimy po raz kolejny wertować opasłe tomy, poznawać nowe zasady gramatyki i składni, pocić się i trudzić, by utrować sobie drogę do światowej sieci? Znak zapytania. No, zależy. Zobaczymy, jak to się rozbija, ten tekst.
Okazuje się, że niekoniecznie. Jeżeli skorzystamy z usług Macromedia Backstage, projektowanie stron www stanie się rzeczywiście tak łatwe, jak praca z edytorem tekstu. Interfejs aplikacji przypomina wyraźnie Worda. Połączonym z wizualnym językiem programowania, np. Visual Basic, od dawna nie słyszałem tego terminu Visual Basic, cały nasz wysiłek będzie się sprowadzał do wybierania gotowych elementów kontrolnych, jakie chcielibyśmy umieścić na stronie z dostępnej palety, ustawiania ich w odpowiednim miejscu dokumentu i przypisywania im pożądanych parametrów. W ten sposób możemy bez problemu umieszczać na naszej stronie teksty, grafiki, hipertekst, przyciski sterujące, pola edycji i tym podobne. Dzięki takiemu podejściu program może być obsługiwany zarówno przez początkujących członków internetowej społeczności, jak również przez profesjonalnych serwisantów www, dla których przewidziano bardziej zaawansowane opcje, jak chociażby możliwość dołączenia do projektów appletów Java, korzystania z bogatych zasobów komponentów ActiveX Microsoftu, OCX, czy współpracy... O, tutaj L brakuje. Zamiast L powinno być L. Czy współpracy z bazami danych za pośrednictwem zapytań SQL. Pakiet składa się z kilku modułów o rozmaitym charakterze. Centralne miejsce zajmuje niewątpliwie designer, czyli projektant dokumentów HTML. Jak już wspomniałem, pozwala on na łatwe drag and drop, dodawanie do naszego projektu rozmaitych elementów tekstowych, graficznych i innych. Do najciekawszych reprezentantów tej grupy należą oprócz wymienionych uprzednio obrazki podzielone na regiony, z każdym z regionów związana jest inna akcja, rozwijane listy, pluginy Netscape, hiperteksty, przyciski, checkboxy, radiobutony i wiele innych. Na pewno warto zwrócić także uwagę na możliwość obsługi listy dyskusyjnych i poczty elektronicznej, e-mail. Na wyższym poziomie znajduje się menadżer, który pozwala zarządzać wszystkimi plikami wchodzącymi w skład projektu. Jedna strona www może korzystać z wielu obrazków, plików tekstowych czy nawet powiązanych ze sobą dokumentów HTML. Pozwala także na zdalne zarządzanie zasobami znajdującymi się na innym komputerze sieciowym. Oczywiście o ile znamy dokładny adres, nazwę logowania i hasło. Usługi menadżera okażą się niezastąpione, gdy będziemy zmuszeni do prowadzenia kilku stron www, częstego ich uaktualnienia lub przenoszenia na inne serwery. Dodatkowo dostępne są także serwer i administration, pozwalające na określenie globalnych ustawień dla projektu. Reasumując, polecam Macromedia Backstage wszystkim zainteresowanym projektowaniem stron www, niezależnie od posiadanego doświadczenia. Przy odrobinie wprawy można za jego pomocą stworzyć zupełnie profesjonalne strony wyposażone w większość elementów, jakie kiedykolwiek mogliście spotkać surfując po sieci. Jedyna krytyczna uwaga, jaka nasunęła mi się podczas testowania aplikacji, dotyczyła braku połączenia z popularnymi przeglądarkami w rodzaju Microsoft Internet Explorera czy Netscape, dzięki czemu moglibyśmy na bieżąco sprawdzać efekty naszej pracy. No cóż, nie ma rzeczy idealnych. Jak to nie ma? No wystarczy przecież sobie otworzyć IE albo właśnie Netscape'a obok i po prostu robić F5, sprawdzać na bieżąco, także tutaj takie, no potrzebowało napisać jakąś coś takiego negatywnego, tak mi się wydaje po prostu i no i szukał i znalazł. Więc mamy tak, autorem tekstu był Jan Jankowski, on też pracował właśnie dla PC Shareware, także nie dziwię się, że opisywał tego typu rzeczy. Następnie mamy tak, producentem programu był oczywiście Macromedia, tak jak to było wspomniane w tekście wcześniej, dystrybutorem w Polsce Macromedia Polska, o ciekawe, że mieli przedstawicielstwo w Polsce. Minimalna konfiguracja to 486DX2 66 MHz, 16 MB, czyli już trzeba troszeczkę więcej. Windows 95, SVGA, CD-ROM, karta muzyczna, jakakolwiek, albo PC Speaker. No. No, ciekawe, czy tutaj, tak jak widzicie, no to przypomina takie typowe właśnie środowisko do tworzenia właśnie stron, czy nie wiem, no stron, tak się mówi, nie? Stron właśnie do internetu. I teraz tak, tutaj teoretycznie moglibyśmy sobie to zainstalować na tym komputerze z Windows 95, ale praktycznie brakuje mi po prostu jednego składnika, którym jest serwer www, czy serwer web, że tak powiem. I dlatego właśnie w poprzednim filmie zainstalowaliśmy sobie Windows NT, którego teraz odpalę na drugim komputerze. Czyli tutaj przejdziemy sobie tak bezpośrednio na ten drugi komputer. Bodajże w tym miejscu, tak? No jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, no to możecie teraz zobaczyć odpalanie się Windowsa NT, na którym zainstalujemy sobie właśnie ten program. Ok, i tak jak było to powiedziane w poprzednim filmie, mam możliwość odpalenia Windowsa NT albo odpalenia Windowsa 95, ponieważ zainstalowałem go na tej samej partycji, czy no, jest na tym samym komputerze, także możemy zrobić albo to, albo to.
I tak jak mówiłem wcześniej, jest to komputer, którego używałem na początku istnienia kanału, więc ci z was, którzy są od początku, no to mogą pamiętać jeszcze ten komputer. Jeszcze używałem wtedy innego Grabera i tak dalej, także no, to były troszkę inne czasy. No w sumie już troszeczkę czasu robię te filmy, prawie 4 lata, tak mi się wydaje, albo już nawet ponad 4 lata. I teraz, jak to w Windowsie Enter, trzeba się oczywiście zalogować. Tutaj nie ma żadnych cudów, że tak powiem, ponieważ nie mamy żadnego hasła do jedynego konta administratora. Mam nadzieję, że nie będzie się krzaczył tak jak ostatnio przy instalacji, ponieważ potrzebuję go jeszcze tak mniej więcej przez 20 minut, żeby wam pokazać tę aplikację. Dźwięk jest taki troszeczkę inny niż w Windowsie 95. A tymczasem przejdziemy sobie, to będzie bodajże F w tym komputerze. Przejdziemy sobie na płytę z powrotem, którą w międzyczasie przełożyłem z jednego komputera do drugiego i zainstalujemy sobie Backstage. No, jest to programik generalnie, nawet jeśli to jest jakaś wersja trial, to programik jest naprawdę bardzo rozbudowany, że tak powiem. I też sama instalacja i konfiguracja tego wszystkiego, potem testowanie będzie troszeczkę. No, troszeczkę wymagające, że tak powiem. Więc tak, zainstalujemy sobie go. No, on pewnie do Program Files będzie się instalował, także dobra, czemu nie? Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz tak, gdzie będą umieszczone zasoby? I tutaj właśnie pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć, to to, że najlepiej dać go do serwera webowego, którym u nas jest właśnie IIS. To jest ten komponent, który potrzebowałem z Windowsa NT, żeby móc pokazać ten filmik tak jak trzeba. Więc zainstalujemy sobie go w tym miejscu. Następnie tak, no potrzebujemy właśnie tego Windows NT Service, żeby móc odpalić ten serwer. Inaczej to nie będzie działać. No, zrobimy sobie tą prezentację bez serwera mailowego. Może kiedyś, albo bo tak nawet jak patrzyłem na YouTubie, to nie znalazłem nigdzie prezentacji tego programu, także możliwe, że to jest jedyna prezentacja tego programu na YouTubie. Znaczy mamy Macromedia Backstage 1.0. W ogóle ciekawe, że wrzucili coś takiego na płytę, bo z jednej strony to był jeszcze ten okres, kiedy oni równocześnie się skupiali, znaczy poświęcali tyle samo czasu na programy, co na gry. Więc z jednej strony to jest normalne, a z drugiej strony no, to już jest coś takiego bardzo rozbudowanego, że tak powiem. To nie jest taki program, że masz, nie wiem, masz 10 lat, sobie to odpalisz i wszystko będzie działać, tylko to już jest skierowane do takiego bardziej dojrzałego odbiorcy, tak mi się wydaje. I tymczasem mamy README, czyli mamy Backstage wersja 1.0 z kwietnia 96 roku. Ten manual był mi bardzo właśnie potrzebny, żeby móc to zainstalować, żeby zrozumieć generalnie, co trzeba z tym zrobić, ponieważ najpierw próbowałem to odpalić na Windows 95, potem zainstalowałem sobie jakiegoś Apache'a i tak dalej, żeby spróbować to uruchomić i no, poświęciłem naprawdę kilkanaście godzin, żeby to ogarnąć i nic z tego nie wyszło. Aż stwierdziłem, że no, trzeba po prostu zainstalować Windows NT i to powinno wtedy działać tak jak trzeba. Więc tak, generalnie pod kątem instalacji no to potrzebujemy właśnie tego Windowsa NT. Będziemy potrzebować też sterownik ODBC do Accessa. I ja ten sterownik zainstalowałem w momencie, kiedy zainstalowałem Office 97 na tym komputerze. Także to już mamy. Tutaj jeszcze jakaś taka notka do posiadaczy Windowsa NT, ale tutaj nas to nie dotyczy, że tak powiem, bo nie będziemy tutaj się bawić w jakieś takie logowanie czy coś tego typu rzeczy. Chcę zrobić tylko taką szybką prezentację. I potem mamy konfigurację tego serwera, czy to jest właśnie dosyć istotne. Więc tak, to by się przydało zrobić teraz nawet, żeby to mogło sobie działać potem tak jak trzeba. Więc tak, generalnie tutaj myk z tym programem jest taki, że on potrzebuje jakiegoś serwera webowego, żeby odpalać to swoje środowisko. Także musimy serwerowi webowemu wskazać, gdzie to środowisko się znajduje. Czyli to środowisko jest w tym miejscu. Program Files, Macromedia, Backstage, Bin. I trzeba zmapować właśnie tą ścieżkę do serwera webowego. Czyli spróbujemy sobie teraz to zrobić. O ile jeszcze nie zapomniałem od tamtego tygodnia. No i tutaj już poszedłem w złe miejsce, bo to nie jest w panelu sterowania, tylko to jest w tym miejscu.
No, czyli mamy ten nasz IIS, czyli Internet Information Server. Aha, tylko tak, bo to jest wersja 3.0. A mi się wydaje, że mieliśmy wersję 2.0. Sprawdźmy ten Service Manager. Co nam tutaj powie? No, jest wersja 3.0, czyli chyba tego nie potrzebujemy właśnie odpalać, tak mi się wydaje. I teraz tak, co trzeba zrobić? Tutaj możemy sobie jeszcze sprawdzić właśnie, czy on działa. Jako, że to jest Windows NT, no to mogę już zrobić sobie po ludzku IP config, czyli mamy 1.45. To przejdziemy sobie z powrotem na stary komputer. Tutaj sobie odpalimy. Czy grabę działa w miarę? Dobrze. Teraz tak, to sobie wejdziemy w właśnie... Jako, że to jest właśnie w sieci lokalnej, no to nie potrzebuję tam cudować. 45. Dobra, czyli wychodzi na to, że działa. No, albo, no, bo tutaj już mi wyskoczy do internetu, a ja tego nie potrzebowałem. No, czy tutaj możemy sobie zobaczyć to, co było pokazane w poprzednim filmie. Przykładowa stronka The Volcano Coffee Company. A, tutaj jeszcze jakaś muzyczka jest. A, bo ja, jak ja to sprawdzałem na tym moim komputerze z Windows 10, to ta muzyczka była wyciszona oczywiście, a tutaj jeszcze jakaś muzyczka jest. Spoko. Dobra, to tak, to sobie wejdziemy z powrotem na indeks, zmienimy sobie komputer, czyli to już wiem, że działa. I teraz tak, muszę mu właśnie zmapować ten przydział, czy ten alias. No, tylko tu muszę właśnie sobie przypomnieć, jak to robić. Aha, to już widzę, że to nie jest tutaj. Czy to będzie tutaj? No chyba nie. A może? A może, może nawet tutaj? Directories. A, to może. Aha, bo to można zrobić też z tego. Ja to robiłem jeszcze troszeczkę inaczej. Jak się przygotowywałem do tego filmu, to zobaczymy, może to nawet zadziała. Czyli tak, katalog, który chcę właśnie dorzucić, to jest to. Czyli tam, gdzie się znajduje exec do... Aha, nie mogę wkleić reszty. Exec do tej aplikacji. To musimy zmapować do... w ten sposób. Można zostawić tak, jak jest. Potrzebuję jeszcze execute. OK. Dobra, to chyba zadziałało z tego, co widzę. Czyli tak, to jest właśnie pierwsza rzecz. Druga rzecz, co tam dalej potrzeba. Obrazki też, tak. A to z tego, co kojarzę, to chyba mi potrzeba nawet tego robić, ale jak już zacząłem robić, to zróbmy to do końca tak, jak trzeba. Sobie tylko to zrobię tak, żeby się nie bawić jeszcze raz. I to trzeba zmapować do images. OK. Nie wiem, czy potrzebuję execute, ale to zaznaczmy tak czy siak. Dobra. Czyli mamy te dwa aliasy zrobione. Co tutaj trzeba było zrobić dalej? No, tutaj jest właśnie informacja na temat tego Already Associates, Already and Associates web server. Szukałem tego nie wiem ile czasu na internecie i nie znalazłem nic, także to trzeba pewnie przerzucić jeszcze raz wszystko na archive.com.org właśnie. Czy tam czasem nie ma jakiejś płytki instalacyjnej czy tego typu rzeczy. Bo jedyne co znalazłem to jakieś artykuły, które są za paywallem, które mówią na ten temat. Tak się domyślam, że to dzisiaj już też nie istnieje. Tutaj mam na temat usuwania, to nie będziemy tego usuwać. Escape'a też nie będziemy używać. Walidacja HTML to ona idzie za specyfikacją 2.0. Dzisiaj mamy 5 albo 6 już nawet. Chyba ta najbardziej stabilna to jest chyba 5, tak mi się wydaje. Komentarze jak wpisywać, czyli tu już mamy takie informacje dla, nie wiem, programistów, czy dla tych skrypterów, miałem powiedzieć, dla tych, którzy właśnie piszą te strony.
Oczywiście tak samo, jeszcze parę rzeczy na temat HTML-a, obrazki jak wrzucać, ścieżki, typy bazy danych, o to tutaj to już jest bardziej interesujące. Jak właśnie pisać i napisywać rzeczy w bazie danych. Konfiguracja serwera dla Shockwave, to tego oczywiście nie mamy. Także to możemy sobie pominąć. Tutaj konfiguracja, backstage designy, żeby używać go jako domyślny edytor plików HTML, to też nas to nie interesuje w tym momencie. Tutaj konfiguracja SRS, ActiveX, web server compatibility, no właśnie. Czy tutaj mamy tak, tutaj mamy jakieś takie serwery, które ten pierwszy i te dwa, które gdzieś tam sobie były w tamtym czasie, których nie znalazłem. Mamy ten, na którym będziemy go odpalać. Oni to testowali z wersją 1.0, mamy wersję 3.0 i według moich ostatnich testów to działało, także mam nadzieję, że pamiętam dokładnie, jak to trzeba zrobić. I tutaj mamy jeszcze jakieś inne. Tutaj, tak jak widzicie, jeszcze Apache wtedy nie było, także nie było podane, jak to skonfigurować pod Apache. No i też mamy kompatybilność z bazami danych. No, my tutaj mamy akurat Accessa w wersji 2.0 albo 7.0. My tutaj na tym komputerze to, on jest access, to jest Access 9.7, chyba że on ma jeszcze jakąś inną, może. Nie, mapuje się w taki sposób. Chyba że on ma jeszcze jakąś inną wersję wewnętrzną. To możemy sobie nawet sprawdzić, albo sprawdzilibyśmy się sobie, gdyby się nie wysypał. No nic, będzie ciężko, widzę. Trzeba będzie zasłużyć się, żeby ten film dociągnąć do końca. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy on mi odzyskał to wszystko, co zrobiłem do tej pory, ale no, co mnie właśnie frustruje, to to, że ten system powinien być stabilniejszy niż Windows 95, a jak na ten moment, no i co chwilę właśnie jakieś błędy są, w ogóle nie ogarniam tego. Powinien być stabilniejszy niż Windows 95, a na tym komputerze Windows 95 mi się chyba ani razu nie wysypał. A ten NT, no to już się wysypuje tyle razy, że już nawet przestałem to liczyć. No ale dobra, sprawdźmy, czy chociaż zapisał to, co zmieniłem. Directories. Dobra, to jest. No i teraz oczywiście zgubiłem README i zgubiłem to, co chciałem zrobić. Dobra, czy tak on się zainstalował, README. Byliśmy w którym miejscu? Byliśmy przy Accessie. Chciałem sprawdzić wersję Accessa. Dobra, nie otwieramy nic. Sprawdzamy tylko wersję, czyli Access 97. Sorry, jedno liczko się w ogóle odpala ta muzyczka. Odpalenie do 95, nie ogarniam. No, czyli generalnie powinien być kompatybilny i byliśmy w... Gdzie byśmy byli w tym miejscu? Dalej jeszcze troszkę. Tutaj, dobra. Teraz tak, Backstage Designer pozwala nam tworzyć strony webowe i połączyć się z jakąkolwiek chcemy bazą danych przez driver ODBC. Dla tych, którzy już się dzisiaj zajmują instalowaniem baz danych i tak dalej, którzy tam siedzą powiedzmy w PHP tak jak ja, no to już dawno przez to nie przechodzimy, tylko robimy to zupełnie inaczej. Baza danych jest instalowana jako usługa, a nie jako źródło danych. No i to chyba tyle. Dobra. Więc tak. Czyli tak, teoretycznie mamy zrobione tutaj parę rzeczy. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda struktura katalogu tam, gdzie mamy źródełka. Tutaj tak kojarzę, że było, miałem troszeczkę zabawy właśnie z tym, żeby to zmapować tak jak trzeba. Więc tak, źródełka mamy tutaj. I teraz tak, on się zainstalował do Examples i tutaj mamy tutorial jakiś. Teraz nie wiem, czy to zadziała, czy nie. To sprawdźmy sobie tylko tak z marszu. Tak jak wejdziemy sobie w indeks, to on nam... Aha, czyli tutaj już jest ten backstage index i tutaj on nie ładuje tego przez serwer webowy, tylko z pliku. Teraz tak backstage tutorial, czy musimy sobie to examples jeszcze zmapować z tego, co widzę. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem, to spróbuję sobie dorzucić tylko tę konfigurację, bo w momencie, jak sobie kliknę tutaj, to on oczywiście... Aha, bo on ładuje plik cały czas. Dobra. Bo tak, na czym mi zależy, to, żeby to zadziałało powiedzmy w tym miejscu. Tak jak widzicie tutaj na dole, że on już wskazuje do tego CIBBN. No, tylko to też nie jest tak, jakbym to chciał do końca. Jak sobie wejdę w to, no to on oczywiście powie, że on tego nie widzi. Czyli to muszę wejść po prostu inaczej. No, muszę zmapować mimo wszystko, tak mi się wydaje.
bo te linki są zrobione tak, że one odpowiadają ścieżce też. Dobra, to spróbujmy. Nie tracimy nic w każdym razie, jak się nie uda. Coś się to nie chce odpalić. Dobra. Więc tak www directories i kurczę, jak to zrobić? Czy może ewentualnie home, może mu, nie, bo tak jak jest home, to teraz jak wejdę w home, to, o, to może teraz zadziała. To zobaczymy jeszcze na drugim komputerze, jak sobie odpalę teraz tu. Nie, to wchodzi cały czas tutaj. Wchodzi cały czas tutaj, czyli to nie działa tak jak trzeba. Dobrze, tutaj w międzyczasie zrobiłem, rozwiązałem ten problem, czyli wystarczyło po prostu przenieść to, co było w www.root. No to jest oczywiste, nie? Jestem zmęczony. Trzeba było przenieść po prostu wszystko, co było w www.root do old, żebym tego nie mógł, no żeby po prostu tego nie kasować. I to, co było zainstalowane przez tę usługę Macromedia, no to z examples i index przeniosłem do tego katalogu i tylko zmieniłem index na default, ponieważ IIS potrzebuje, żeby ten plik wejściowy nazywał się default. Więc tak, jak sobie teraz wrócimy do tego starszego komputera, czy tego komputera którego używam teraz, sobie odświeżę, no to już się powinno pokazać coś innego, ale się nie pokazuje. Chyba że jakiś cache tutaj jeszcze działa. Czy nie rozumiem, inaczej się zachowuje na jednym komputerze, a inaczej na drugim. To nie wiem, trzeba ten, czy, nie wiem, ten cache wyczyścić jeszcze jakoś, czy Ctrl F5? Też nie. Dobra, no to tak jak widzieliście, trzeba było wyczyścić pliki tymczasowe. To jest w ogóle niezła jazda z tymi starymi przeglądarkami i tak dalej. Dobra, czyli tak, generalnie jesteśmy na tym aktualnym komputerze, z którego przeglądam te płytki CD Action z Windowsem 95. Przejdziemy sobie teraz do Backstage Tutorial, czyli to już jest to, co się generuje przez ten program Backstage. I teraz tak, chcielibyśmy sobie właśnie odpalić jakiś tam applet. I żeby go odpalić, no to musimy wejść tutaj. Tylko że jak tutaj wejdziemy, no to powie nam, że Backstage Server nie musi się skonsultować z bazą danych. I tutaj wcześniej mamy opis, co trzeba zrobić, żeby to działało. Więc tak, więc wrócimy sobie do tego komputera. Czy raczej do komputera serwerowego. No i tutaj musimy sobie to oczywiście zrobić. Więc tak, w ustawieniach Control Panel mamy oczywiście źródło danych. I do źródeł danych potrzebujemy sobie dodać ten plik accessa, czyli tutaj mamy właśnie te drivery. Gdybym nie zainstalował Office'a, to tych pierwszych pozycji bym nie miał, ponieważ ta pozycja SQL Server ona jest instalowana domyślnie z Windows MNT. Więc wejdziemy sobie w accessa. I tutaj to jest właśnie wytłumaczone, także muszę sobie to na innym ekranie otworzyć. Czyli potrzebujemy to nazwać sample. Teraz musimy wybrać tą bazę danych i ona się znajduje w. No właśnie. Czy ona jest tutaj czasem? Examples. Nie. Aha, on się zainstalował tutaj do cPrivate Examples. No dobra. Nie domyśliłbym się, w życiu bym nie pomyślał, żeby szukać w tym miejscu. I teraz tak, gdzie ten applet był? Applet się już zgubił po drodze. Dobra. Czyli jest po prostu w tym miejscu private examples i sample. Dobra. I tutaj chyba tylko wystarczy dać OK. I już mamy tą bazę danych, także sprawdzimy sobie, czy to działa. No, teraz nie wiem, czy znów jest ten cache. Nie, nie chodzi o cache, tylko chodzi o to, że serwer nie jest odpalony. Także jak zwykle idę za szybko z tym wszystkim. Więc tak, żeby odpalić sobie serwer, to potrzebujemy sobie wejść bodajże tutaj. Serwer. Teraz mamy ten serwer tutaj.
Administracja. Czyli root jest tutaj. No, tutaj nie będziemy logować, nie ma takiej potrzeby. Jakiś advanced, no czyli to sobie zostawiamy tak jak jest, tego nie możemy modyfikować. About backstage. Czyli jest to wersja 1.0. Dobra, czyli teraz teoretycznie to powinno działać, tak mi się wydaje. Sprawdźmy. No, wychodzi na to, że działa, super. Dobra, to teraz zobaczmy sobie, czy on będzie coś pisał w ogóle do bazy danych, czyli, no nie wiem, weźmy sobie jakiś first name hop, tutaj cokolwiek tak naprawdę. Chyba tutaj nie ma sprawdzania e-maila, tak mi się wydaje. O, tyle chciałbym zarabiać mniej więcej. Dobra. Okay, czyli wychodzi na to, że coś tam zadziałało. Okay. Możemy wrócić sobie do indeksu i do początku. Co tu jeszcze? Jakie mamy tu jeszcze przykłady? A, nie powie nam. Musimy tutaj dopiero wejść. User Authentication. Czyli tutaj mamy jakiegoś użytkownika już. To zobaczymy sobie, czy to działa. John Doe i takie jest hasło. Zobaczmy, czy to działa. No, chodzi na to, że działa. No, także tutaj było fajnie, że było dużo takich różnych przykładów. Co tu jeszcze można zobaczyć? Grupy dyskusyjne. Jakieś wyrażenia. I tutaj, jeśli dobrze rozumiem, to on tutaj nam pokazuje to, co można już z bazy danych wyczytać. Nie wiem, czy będzie tutaj to, co my żeśmy. O, jest faktycznie, no. To, co żeśmy wpisali. No, także tak jak widzicie, to narzędzie było bardzo, bardzo rozbudowane. Wejdziemy sobie z powrotem na Windows NT. I teraz tak, co tutaj jeszcze nie pokazałem? No bo pokazałem wam od razu, jak to działa. A też fajnie by było pokazać też coś innego, coś może zmodyfikować. Czyli mamy tak, to było w tym miejscu. Administracja, designer. Mam nadzieję, że on się nie wysypie. Będę coś pokazywał. No, czyli tutaj mamy generalnie to, czym dzisiaj jest te wszystkie edytory HTML i tak dalej. Czy tak, indeks nie, chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć zaraz w tym miejscu root i default. Chciałbym zobaczyć, czy na przykład mogę tutaj coś dać. Jakiś, nie wiem, coś innego napisać. To jest test. Zmienić na przykład kolor. Fajnie by też był jakiś obrazek, może wrzucić. Tylko tutaj nie wiem, czy jakieś obrazki znajdę. Chyba, że znajdę je może gdzieś tutaj. Czy jestem w dobrym miejscu? No, mam nadzieję, że tak. Tutaj są jakieś obrazki. Okej. Dobra, to tylko tak na potrzeby testu. I tyle tak naprawdę. Dobra, to zapiszmy sobie ten nasz indeks. To sobie sprawdzimy za chwilę, co tutaj jeszcze można zobaczyć. Tutaj coś było w recenzji napisane na temat widoku projektu. Czyli domyślam się, że to jest właśnie ten manager, który nam pozwala zobaczyć te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Czyli my żeśmy akurat byli w tym miejscu, examples i nie, to było tutaj root i żeśmy zmodyfikowali tego default. No jak sobie kliknę, to on go tutaj otwiera, widzę od razu. O, dzisiaj te rzeczy są razem w tych środowiskach deweloperskich, także kto tam coś programuje, no to myślę, że ogarnia. Jak dodać jakieś różne inne rzeczy, że tak powiem. Dobra, nad tym edytorem też nie będziemy się rozwodzić za bardzo. Ten film już pewnie z godzinkę trwa, jak nie więcej. Co tutaj jeszcze bym jeszcze pokazać? No to serwer widzieliśmy. Administrację też widzieliśmy, bo to jak właśnie się otwiera serwer, no to potem można otworzyć tą administrację. No i to chyba tyle. Także zobaczmy sobie, czy to zadziałało, to co zmodyfikowałem. Ponownie muszę wrócić na stary komputer. I teraz tak jak sobie tutaj wejdę. A wszystko getem jest przekazywane z tego co widzę, także tak średnio.
Sobie wejdę tutaj. Świeże. O, no to jest. To jest test, czyli to, co przed chwilą napisałem, i jest też ten obrazek. Teraz chciałbym zobaczyć, jak ten obrazek jest zakomunikowany. Aha, czyli po prostu pokazuje ścieżkę do tego obrazka, tam gdzie właśnie on jest www. Spoko. No, czyli generalnie fajnie właśnie, że dawali takie rzeczy na CD Action, na kompakt. Jeśli ktoś miał Windowsa NT albo miał powiedzmy dostęp do tych innych serwerów webowych, które mógł zainstalować sobie na Windowsie 95, no to myślę, że fajna zabawa by była, żeby sobie to ogarniać, te różne rzeczy i tak dalej. To jest w sumie tego, co nie pokazałem, to najważniejszego, tego edytora HTML, bo tak, pokazałem to tak, jak wygląda w tym edytorze, powiedzmy w tym podobnym do Worda, a fajnie by jeszcze było zobaczyć HTML, który jest z tyłu za tym. O, sus. No i tutaj teoretycznie... A możemy, no, możemy to modyfikować. No, czyli jeśli tutaj sobie wezmę coś, nie wiem, czy span już był wtedy w tej wersji HTML-a. Sobie wezmę span. To jest drugi test. Sobie go zamknę i powiedzmy, chciałbym, żeby... O! I powiedzmy, że chciałbym, żeby to jeszcze jakiś styl był. Kurde, nie mam dobrej klawiatury pod to. Powiedzmy, kolor red. Changes. No, to coś tam napisał, ale nie zmienił mi koloru, także domyślam się, że chodzi o standard po prostu. A jak sobie to zapiszę i sprawdzę sobie, jak to wygląda, to coś tam się zmieni, czy... No, zmieni się. No i też wykryłem ten kolor, także... No. Dobra, to tak, to wydaje mi się, że wam pokazałem mniej więcej wszystkie możliwości tego produktu. Nawet jeśli to jest po 30 latach i to jest wszystko za późno, ale właśnie zależało mi na tym, żeby to zrobić od A do Z i też nie wiem, sprawia mi to przyjemność, jak widzę, że to działa. No bo wtedy w tamtym czasie, no to byłem za młody, żeby tego używać, a potem to już to wszystko było obsolete, nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie. No już po prostu to nie było na tyle aktualne, żeby tego używać, także... No, także tak to wygląda. Dobra. No to mam nadzieję, że film wam się podobał, mimo że taki trochę przydługowy, i że spotkamy się szybko w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!